Dzień dobry, cześć. Tu, ale gorąco dzisiaj. Ja mam na imię Szymon, witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy do naszej przygody w świecie Fallout of Nevada. Wczorajszy odcinek, ostatni, zakończyliśmy tutaj w Kryptopolis, dokąd wróciliśmy po naszym spotkaniu z Jayem Cookishem, czyli z rzekomym... z osobą, która rzekomo nas porwała, a raczej nawet nie rzekomo, która nas porwała, tym motocyklistom, o którym dowiedzieliśmy się na samym początku naszej przygody. Po tym spotkaniu wróciłem bezpośrednio do Kryptopolis, żeby tutaj porozmawiać o tym skradzionym urządzeniu i też zobaczyć, co tutaj się mogło wydarzyć. Bo tutaj mógł mieć miejsce też jakiś spisek, ale to wszystkiego się dowiemy. I zastaliśmy martwe ciała. Ale obywatele stoją, mają się dobrze. Nie wiem do końca, o co chodzi. Jestem tak samo skołowany, jak podejrzewam wy, jeśli nie graliście jeszcze w Fallout of Nevada. Więc za chwilę to wszystko zobaczymy. Dla osób, które być może proponowały coś pod wczorajszym filmem, mam taką wiadomość, że to nagranie robię przed publikacją wczorajszego odcinka. A zatem, jeśli mieliście tam jakieś sugestie, to nie zostaną one dzisiaj wprowadzone w życie. Ale być może w następnym odcinku, który będzie miał miejsce, jego publikacja będzie miała miejsce w piątek. Przepraszam, dzisiaj troszeczkę wolniej myślę, miałem troszkę męczący dzień i mam nieco spowolnione myślenie. Okej, ale zabierzmy się za badanie tego, co tutaj się stało w Kryptopolis. Widzę, że sierżant Graves stoi na zewnątrz. Sierżant Stark się nie ruszył z miejsca. A czujny strażnik mówi mi, że słyszał, że złapałem tę dwójkę. Dobra robota. Ach, to ci na... Ojej, to ja nie wiedziałem, że to jakaś linia dialogowa się pojawia. Na samym początku gry złapaliśmy w Kryptopolis generalnie mizianie się w obrębie miasta Kryptopolis nie jest szczególnie pożądane. I ja złapałem taką miziającą się parę i wysłałem ich do więzienia. No dobrze, zatem zapytajmy, co się z nimi stanie. Wszystko zależy od komisji, ale najprawdopodobniej usłyszą wyrok przedłużenia izolacji. A dostanę coś za ten wysiłek? Wykonałeś swój obowiązek i jeszcze prosisz o nagrodę? Myślę, że mogę coś dla ciebie zrobić. Mogę go poprosić o amunicję albo o pieniądze. Wszystko mam. Niczego nie potrzebuję. Okej, dobra, zobaczmy najpierw, co sierżant Stark ma nam do powiedzenia, bo Graves na pewno coś ma, bo on wyszedł ze swojego głównego budynku, więc na bank coś nam powie. Natomiast Stark zupełnie nic. To, co było wcześniej. Przeszukajmy jeszcze sobie te zwłoki, zanim porozmawiamy z Gravesem. Liczę na to, że być może teraz się w końcu dostanę do krypty 8 na niższy poziom, bo wcześniej nie mogłem tego zrobić. Okej. Cóż za dziwny zbieg okoliczności. Pojawiasz się akurat w chwili, gdy nasze miasto znów ma problemy. Co tu się stało? Zaatakowano nas. Wszystko działo się tak szybko. Najeźdźcy zabrali nadzorcę i wywieźli poza teren miasta. Panie. A akurat z nadzorcą to ja chciałem porozmawiać. Mam złe przeczucia. Mamy tu zbyt wiele zbiegów okoliczności, żeby to był przypadek. Wszystko mi opowiedz. Udało mi się znaleźć motocyklistę i odebrać urządzenie. Śledziła nas... Ach, właśnie, tak, bo my od motocyklisty zabraliśmy to urządzenie, które on zakosił za to stąd z Kryptopolis. Śledziła nas jakaś grupa. Mój Pip-Boy został zepsuty. Ktoś działał za naszymi plecami, sierżancie. Robili to od dłuższego czasu. To prawdopodobnie chodzi o tę grupę, która nas zaatakowała, jak byliśmy w hangarze V9. Nadzorca ostrzegał mnie przed tym. Ale wtedy go nie rozumiałem. To było w cztery oczy i za zamkniętymi drzwiami. Nadzorca mówił, że nadchodzą zmiany i musimy być na nie gotowi. Powiedz mi coś więcej o tym ataku. Zaatakowała nas grupa ludzi w pancerzach bojowych. Przed wejściem na teren miasta rozpylili jakiś gaz paraliżujący i zabrali nadzorcę, gdy my byliśmy nieprzytomni. Kiedy odchodzili, kilku strażników zdołało się ocknąć, ale zabito ich na miejscu. A to pewnie ci, którzy tutaj leżą. Myślałem, że to najeźdźcy. God damn it. Czego chcą od nadzorcy? Tego nie wiemy na pewno. Zgaduję, że chodzi o urządzenie i jego wiedzę na ten temat. Tylko on w całej krypcie ma dostęp do takich informacji.
czegokolwiek chcą, zabrali go zbyt daleko, żebyśmy mogli ich ścigać. Co sugerujesz? Nadzorca wie o krypcie rzeczy, jakich nie wie nikt inny. Te informacje mogą być niezwykle niebezpieczne w nieodpowiednich rękach, dlatego musimy powstrzymać porywaczy za wszelką cenę. Rozumiesz, prawda, obywatelu? Okej, zaraz do tego wrócimy. Albo nie. Jak to, ale miałbym zabić nadzorcę? Oszalałeś? Nie mamy wyboru. Nadzorca wie o mieście wszystko. Jego wiedza może okazać się przyczyną naszej zagłady. Okej. To chyba mamy nowe zadanie, ale powiedz mi jeszcze, bo udało mi się odnaleźć to urządzenie. Tutaj, popatrz. Tak, to wygląda jak ukradzione urządzenie, ale tylko nadzorca wie, jak ono działa. No to zostajemy z nowym zadaniem po prostu. Dobrze. Nikomu innemu nie mogę powierzyć tego zadania. Nikt inny nie posiada twojej wiedzy o pustkowiu. Masz jakieś ślady? Udało nam się ustalić, że porywacze podróżowali pociągiem. Pociągiem? Nasz radar siedział Pip-Boya nadzorcy, dopóki ten nie znalazł się poza zasięgiem czujników. Może ta informacja będzie dla ciebie pomocna, jeśli znajdziesz inną stację kolejową. No to mamy stację kolejową, jeśli można to nazwać stacją kolejową, w Nowym Reno i mamy tę stację w Salt Lake City. Zrozumiano, zobaczę, co da się zrobić. Zdobywasz 1000 punktów doświadczenia. Jesteś naszą ostatnią nadzieją, obywatelu. Tak, jasne. Najpierw zawiesiliście moje obywatelstwo i wyrzuciliście z miasta, a teraz jestem waszą ostatnią nadzieją. Nieważne, zajmę się tym wszystkim. Ponownie. Okej. Chodźmy zatem od razu sprawdzić, czy możemy jednak się dostać do krypty. Jeszcze może porozmawiajmy z doktorkiem. Potrzebuję pomocy medycznej. Dobra, coś mnie tam wyleczył, więc zawsze spoko. Może ona ma nam coś teraz nowego do powiedzenia. Okej. No dalej chcę wyjść na zewnątrz, dalej nie wyszła na zewnątrz. Potrzebujesz kodu aktywacyjnego, czyli dalej nic. Nawet ja mam teraz chyba nawet ulepszony ten, nie? O właśnie. To nawet to by nie pomogło. Nie jesteś w stanie otworzyć tych drzwi. A to spadajcie. Okej, czyli jak teraz zaglądniemy w Pip-Boya, pamięć absolutną. No i mamy zrobione wszystko. Okej. Kryptopolis. Puśćcie w pogoń za porywaczami nadzorcy. Wykonaj specjalne zlecenie z magazynu. A, to teraz pytanie, o którą stację kolejową chodzi? No, obstawiam, że chodzi o tą Salt Lake City. Bo jaką inną? No dobra. To co? Ja bym pojechał jeszcze do Las Vegas, bo tam jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia. Wygląda na to, że do Salt Lake City i tak musimy się wybrać. I tak. I nie unikniemy tego, więc tam sobie wtedy wszystkie te rzeczy dokończymy. Zatem ja teraz zrobię dwie rzeczy. Najpierw pojadę do Battle Mountain, bo tam mi Le Chiffre zasugerował, że... Cześć, Bramin. Le Chiffre mi zasugerował, że tam motocyklista może mi... O! Wielkie jajo. To dokończę. Le Chiffre mi zasugerował, że tam motocyklista może pomóc jeszcze bardziej usprawnić mój samochód. Teraz jak już posiadłem tę wiedzę z magazynu Chrysler Motors. Mrówki pilnują wielkiego jaja. Widzisz szczura? No to nie. Szczura to nie jest szczur. A ma, to jest kamień. Tu jest dziura. Czy te mrówki będą mnie atakować? Będą. To są jakieś specjalne mrówki? Nie. To są zwykłe mrówczane. No tak, one tak będą pilnować tego jaja, tego nigdy nie upilnują. Jeszcze uciekły.
Oj, następne wyszły. To jest jakby mrowisko? Okej, rozumiem, że to dziura to jest jakby wylęgarnia mrówek i one będą wychodzić bronić tego jaja, tak? To jest ich królowa. Ciekawe, jak dużo ich z tych mrowisk wyjdzie. Mrowisk, czy jak je tam zwał. No wyszły kolejne. Czy to jest nieskończona ilość punktów doświadczenia, czy... Jednak nie. Obstawiam, że nie, ale kto ich tam wie. Następne wylęgły. Dobra, wiecie co, ja spróbuję jeszcze zabić ich kilka. Zobaczymy, ile ich tutaj może wyleść. Czy to rzeczywiście wydaje się być nieskończona liczba obecna i za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Okej. Jak zapewne widzicie, troszeczkę tych mrówek tu unicestwiłem. Zdążyłem je nawet zatruć. I tak sobie pomyślałem, że one się chyba będą wyłaniać w nieskończoność. Co jest ciekawe, bo to wygląda na nieskończoną ilość doświadczenia. Nie wiem, ile ich tu ubiłem. Zobaczmy. W zabitych. To chyba były jedyne mrówki, jakie zabiłem. Więc powinny teoretycznie być tu. One są nazywane mutantami. Ale nie ma ich tutaj. Nie, olbrzymie mrówki. 74. Jeśli zabiłem kilka wcześniej, to naprawdę niewiele, więc myślę, że za 60 ich tu wyciechałem. Z 3000 punktów doświadczenia wbiliśmy. Pomyślałem sobie, że mogę spróbować wysadzić to jajo. I muszę przyznać, że strasznie mnie zaskoczyło tam to miejsce. Jak na nie spojrzymy, to widzimy, to ciężkie jajo utknęło w dziurze i raczej trudno będzie je ruszyć. Może jak je wysadzę, to coś ciekawego z nich wyjdzie. Z niego. Zobaczmy. A może będę w stanie wysadzić dziury tych mrówek? Nie. Okej. W takim razie spróbujmy wrzucić to do jednej z dziur. Zobaczymy, co się stanie. A może ja tam mogę zejść? Może najpierw spróbujmy użyć liny. To by w ogóle było ciekawe. To do niczego nie prowadzi. Oczywiście dziura wykopana przez zwierzęta, ledwo się mieścisz. To by sugerowało, że być może jesteśmy w stanie ją rozewrzeć nieco. To, dobra, to może zróbmy tak. Weźmy to do plecaka. Odpalmy to w plecaku. Dajmy powiedzmy 20 sekund. Spróbujmy tego użyć na dziurze. Dalej to mamy, ok. Wyrzućmy zatem. Zupełnie nic się nie stało. Ok, jeśli ktoś ma... Tu w ogóle to wygląda, jakby to miała być trzecia dziura. Być może spróbujmy jeszcze wysadzić te sterta kamieni u góry, bo obok każdej z tych dziur jest sterta kamieni. Być może jakbyśmy wysadzili tą u góry, to nie wiem, może odblokujemy trzecie wejście do gniazda i coś się stanie. Niech to będzie ostatnia rzecz, której tutaj spróbuję. A później nie wiem, chyba będę trochę liczył na... Ej, muszę to upuścić jeszcze. Na waszą kreatywność, bo chyba da się do tego miejsca wrócić, jak rozumiem. A jak nie, no to mamy tutaj... Nic się nie stało. A jak nie, no to mamy tutaj zapis gry. W każdej chwili możemy do niego wrócić. A tymczasem już sobie stąd pójdźmy. Wydaje się, jakbyśmy mogli tu wrócić. No właśnie. Ha. Okej. Dobrze, byliśmy w drodze do Battle Mountain. Porozmawiajmy zatem z głową motocyklistów tutaj na miejscu. Zobaczmy, czy kolega coś dla nas wymyśli.
O, możemy go zapytać o pociąg. Za chwilę do tego dojdziemy. Czy mogę? A, nie. Chodzi o naprawy. Widzę, że świetnie radzisz sobie z maszynami. Chcesz spojrzeć na mojego pick-upa? Ej, za takie cudeńko sam mogę ci zapłacić. Potrzebuję tego samochodu. Nie ma problemu, i tak kochamy jeździć na motocyklach. No to w porządku. Więc da się coś ulepszyć? Popatrzysz na niego? Zobaczmy. Tak, mam kilka pomysłów. Wiesz, dlaczego przyspieszenie i szybkość są takie słabe? Bo połączenia są liche, jest wiele zużytych części, ma luzy i przecieki, olej w silniku zużyty. Mogę wymienić niektóre części. Będzie zapierdalał. Dobra, ile chcesz za tę przeróbkę? Dwa klocki. Tylko dla zabawy, serio. Ale to zajmie kilka dni, mówię ci. Dobra, poczekam, masz tu 2000. Ej, bracie, wstawaj. No, gdzie? Nie świruj, podjebali ci samochód. Co? No, mówię ci, to koniec. Bandyci, szumowiny jakieś, ukradli, kiedy ja poszedłem się odlać. Nie, no kurwa nie. No to ukradli ci samochód. Trzeba go było pilnować. Co do kurwy? Po chuj się śmiejesz? Nie rozumiesz? To najcenniejsza rzecz, jaką mam. Ach, jesteś naprawdę śmieszny, wiesz? Co? To był żart? Tam jest twój samochód. Stoję, gdzie powinien stać. Wszystko jest w porządku. Chcę powiedzieć, że skończyłem swoją robotę, łapiesz? Wszystko jest w porządku. Silnik to teraz prawdziwa bestia. Po prostu zajebisty. Ten humor motocyklistów. Spokojnie, jeśli będziesz czegoś potrzebował, wpadnij. Pomogę. Trzymaj się, żartownisiu. Motocyklista usprawnił silnik pick-upa, a samochód będzie się poruszał znacznie szybciej. No i fajnie. Sobie go jeszcze tylko zatankujemy. Wrzućmy mu jeden zestaw baterii. Okej. I teraz, skoro już to mamy załatwione, to udajmy się z powrotem do Las Vegas. Nie wiem, czy widać taką znaczną różnicę w szybkości? Wanamingo, dzień dobry. Kogoś tu zjadł. No już teraz, kolego, to już nie masz podjazdu. Jak byłem w strefie 51, to jeszcze, a teraz to już. No właśnie. Tak to się kończy. 400 punktów doświadczenia. Co ty tutaj masz? Ogniwo energetyczne, dawaj. Nie wiem po co mi to, ale wezmę. Wszystko od razu oczywiście przełożę sobie do samochodu. Hopsa, hopsa. O, te karabiny w sumie też mogę przełożyć i amunicję tak samo. No i jesteśmy w Las Vegas. Parking dla karawan. Tutaj mamy kilka rzeczy do załatwienia. Pierwszą z nich będzie sprawdzenie, czy te klucze, które zebrałem, nadają się na stworzenie Kubotana. W sensie to są klucze, które miałem ze sobą od początku gry, tylko je zostawiłem w Gerlach, jak już wiemy, z wczorajszego odcinka. A, potrzebuję mieć wolną rękę, dobrze. Kubotan. No nie mogę, z tych akurat nie mogę. A nie, mogę, przygotuj klucz Kubotan. Okej, no śmiał, bierz się do pracy. I kolejny, bierz się do pracy. Dobra, ile mamy tych kluczy w takim razie? Gdzie są moje klucze Kubotan? 8, czyli jeszcze dwóch mi brakuje. Okej. Dobrze. Podejrzewam, że ta broń to będzie strasznie słaba, no ale cóż, dla samego faktu stworzenia jej ją stworzymy. Co my tu mieliśmy do zrobienia? Sam Phillips jest oskarżony o rozprzestrzenianie się trucizny. A tam rozprzestrzenianie się trucizny. Nie myślałem jeszcze nad tym zbyt wiele. To, co mi teraz wpadło do głowy, to fakt, że mi zasugerowaliście, żebym porozmawiał sobie tutaj z trenerem w mieście niewolników, który prawdopodobnie, tam gdzie się biliśmy na ringu, jak z nim porozmawiam kilkukrotnie, to prawdopodobnie on będzie w stanie nas podszkolić w walce wręcz, a tego byśmy sobie życzyli, zdobyć darmowe punkty umiejętności, to zawsze spoko. W tej chwili mamy 126. Inwestowanie w nie już jest kosztowne, też pewnie i tak na tym się skończy, bo już za chwilę będziemy mieli wszystkie potrzebne umiejętności na 100%. Nie wiem, czy będzie potrzeba gdziekolwiek więcej. Okej, okay. W ogóle tam u góry bym jeszcze może z ludźmi porozmawiał, bo to ominąłem wszystkich. To jest pewnie trener, tak jest.
Kolejna gwiazdeczka, spoglądam na ciebie z góry na dół. Jesteś trenerem, nauczysz mnie walczyć? Czas to pieniądz, za jeden trening biorę $1000. Stać nas już teraz. Wszystko chyba już wydaliśmy, pieniądze na co mieliśmy wydać. Mam tyle, zaczynamy? Pod prysznic, szybko. Moja praca nie poszła na marne, twoja umiejętność walki wręcz wrosła o 5 punktów procentowych. Konkretnie to wzrosła o 4, domyślam się, że może być to być zmniejszone z tego powodu, że mamy już ponad 120. Potrzebuję kolejnego treningu. Wróć jutro, jak odzyskasz siłę. Dobra. Poczekajmy do jutra. Ups. Ej, no poczekałem do jutra, co jest z wami? Okej, okay, kolejny, znowu 5% i znowu 4%, to znaczy 4 punkty procentowe, przepraszam najmocniej. Dobra, poczekajmy sobie jeszcze raz 2 dni w takim razie, żeby nas znowu nie przegonił. Okej, okay, kolejny trening, kolejne 5 punktów procentowych, znaczy 4, czyli już mamy o 12% punktów procentowych więcej. Dobra, zobaczymy co będzie za czwartym razem. Dobra robota, mistrzu. Taka pracowitość, wytrzymałość. Kto by pomyślał? Nikt nie jest w stanie wytrzymać tak długiego wysiłku. Jestem z ciebie dumny. Wiesz, nauczyłem cię wszystkiego, co potrafię. Teraz musisz pracować sam nad sobą. Po wszystkich wyczerpujących treningach twoja siła wzrasta. Mamy 16 punktów procentowych więcej w walce wręcz. To by nam wzięło troszeczkę punktów z normalnego poziomu. I jeden punkt siły więcej. Dziękuję, to chyba Doug to zasugerował jako pierwszy. Dzięki wielkie. Tego się nie spodziewałem. Super. Okej, okay. I teraz myślę, że moglibyśmy podjąć wyzwanie i sklepać tego, bo już mamy trochę więcej życia też niż mieliśmy za pierwszym razem, i byśmy sobie sklepali tego mistrza ringu tutaj, który ostatnio nas powalił. A przynajmniej byśmy spróbowali. No bo, a, zapisałem grę? Dobra, zapiszę jeszcze raz. Niesamowite, jak udało ci się to zrobić. Za takie walki płacimy naprawdę dobrze. Publika jest zachwycona, oto twoja nagroda. A nie odebrałem nagrody ostatnio. Ile nam w ogóle pieniędzy zostało? Gdzie są moje pieniądze? 42 tysiące. Jestem gotowy do walki. Okej, lecimy. Dobra, poczekamy aż on przyjdzie do nas, odsunę się troszeczkę. Bardzo ładnie. W ten sposób sobie zaczniemy. I zaczniemy sobie podbródkowym. Okej, trochę go odbiło, to się wrócę, będzie miał mniej punktów. Ale klepie ostro. Poważne obrażenia. Jest szansa, że tym razem damy mu radę. O, jeszcze nie trafił. Idealnie. No, jeszcze jeden strzał by chyba wystarczył. O, uciekł. Ha, ha. Szymon, przestań się opierdalać. Nie opierdalam się. Dobra, mamy go. 1500 punktów doświadczenia. To razem chyba z 10 tysięcy zgarnęliśmy. Wszyscy oszaleli na punkcie tej walki. To właśnie nazywam determinacją. Oto pieniądze, mistrzyniu. Mam też złe wieści. Pewnie znowu rozwaliliśmy interes. Co masz na myśli? Mamy małe problemy. Tłum w ciebie wierzy. Obstawiają na ciebie duże pieniądze, więc musisz wygrać. Nie wiesz, gdzie z tym idę? Oczywiście, publika mnie kocha. Dlatego, przyjacielu, zarabiamy na twoich wygranych. Tłum nie traci swoich zakładów, z których my i tak zarabiamy. To była twoja ostatnia walka tutaj. Musisz opuścić ring. Pamiętaj, że w Reno też są duże możliwości. Powinieneś tam spróbować swojego szczęścia. A tak dobrze mi szło. No dobrze, odpocznijmy zatem do pełnego wyleczenia. Okej, okay, mamy to. I teraz tak, zakładamy z powrotem swój pancerz. Gdzie jest mój pancerz? Jest. I dajcie mi moją broń. Jest. Ok. I teraz mamy tak. Karma.
Chyba będzie karma, tak? Wściekły pięściarz. Mamy tak, legenda o ringu z New Vegas. Jesteś mistrzem w walce na pięści w ringu z niewolników w Vegas. I legenda o ringu w Nowym Reno. Mam obydwa profity zdobyte. Ciekawe, czy coś mi to sumarycznie daje. Ciężko stwierdzić, tutaj nie mamy żadnej informacji. No trudno. W każdym razie pięściarstwo w tej grze chyba mamy zamknięte, moi drodzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy śmiało zapisać grę i ruszać w dalszą podróż. Rozmawiamy tutaj z tymi ludźmi, z którymi nie miałem jeszcze okazji porozmawiać. Nie wiem, co się urodzi z rozmowy z łowcami niewolników, którymi oni prawdopodobnie są, ale zobaczymy. Ach, świeża krew. Chodź, nie bój się. To Stowarzyszenie Handlarzy Niewolników, a ja nazywam się Aiden. Jesteś tutaj w celach biznesowych? Lepiej, żeby tak było. Jesteś ewidentnie zamieszany w brudną robotę. Musisz zginąć. Teraz. Tego się nie spodziewałem. Oho, jaki bojowy. Więc jak? Odważysz się, czy nie? Aha, no spróbuj. Jestem cały twój. Możemy ich w sumie dojechać, bo czemu nie? Pewnie nasza karma sprawia, że możemy ich, no właśnie, pocisnąć. Zaraz zobaczymy, czy dostajemy za nich karmę. Obstawiam, że tak. No, dość dużo miał życia. Tak, otrzymujesz 5 jednostek karmy. Dobra, czyli ciśniemy ich i uwalniamy niewolników, nie? Obstawiam, że nie powinno to być jakoś szczególnie trudne. Okej. Okej. O, ten z pistoletem plazmowym wyskoczył, dobra. Użyję sobie steampaka. Nie chcę też się robić, wiecie, zbyt koki, nie? Ale... Ale no chłopaki to sobie tutaj za bardzo nie radzą. Ej, nie używaj super steampaków, ja bym sobie je wziął. Co ty, zwariowałeś? Szef miasta niewolników. Oj, ups. Sorki, to nie chciałem. Jakbym dla nich nie wykonał żadnych zadań? Nie postacią, którą gramy w tej odsłonie Fallouta. Jesteśmy zbyt dobrzy. Więc w ramach tego po prostu ich sklepiemy. Koledze się chyba amunicja skończyła. Ten tutaj na dole to co? Nie będzie się ciskał? Niewolnik nawet na ciebie nie patrzy. Ignoruje wszystko. Kim jesteś? Palacz robi kółko z dymu. Jeden z tych okropnych gości pilnuje niewolników. Rozumiem. Co tutaj robisz? Odpoczywam po pracy. Zostawiasz palacza w spokoju. A, czyli to jednak był łowca niewolników. Chodź tu, kolego. Nie uciekaj. Zapalniczkę miał tylko przy sobie. Dobra, no, o, dzień dobry, ten coś zbiera tutaj, chodź tu. Co ty? Kim ty jesteś? Zwykły niewolnik, a to nie, to zwykły niewolnik, niech sobie chodzi. Nie, też mnie bije. Nie, handlarz niewolników to był, okej. Dużo ich tu jeszcze jest? Dobra, zbieramy wszystko. Nie będziemy się... Zbierał w ogóle luta ze swoich ziomeczków. Okej, nie będziemy się przejmować specjalnie. O, nawet swoje naboje znaleźliśmy, tu już idzie kolejny. O, rękawicę wspomaganą miał, patrzcie go. Chodź tu.
Okej. Trochę sobie karmy wbiliśmy, nie? A ile pieniędzy tu jest? Masakra, w tym, w całym lucie to przecież jest mnóstwo kasy. Nie, ten, ten. O, kolejna amunicja. Klucz Vortisa. Zaraz zobaczymy do czego i być może będę mógł z niego zrobić kubota. Nie jestem w stanie unieść aż tyle. Przesadziłem z lutem. Zaraz zobaczymy, co oni tu jeszcze kitrali. Na dole jest jakaś piwnica, tu jest safe. Super nauka. Potrzebujesz klucza lub wytrychu. Powiedzcie, że to był klucz po prostu do jego sejfu. Tak jest. Umowa handlarza niewolników, psycho i pieniądze. Tam jeszcze chodzą jacyś, jakieś ziomeczki za ogrodzeniem, to ja sobie tylko odpocznę. A, i tamtych strażników też się od razu pozbędziemy, nie? Myślę, że tak będzie uczciwie wobec wszystkich, a potem spróbujemy uwolnić jakoś tych niewolników. Nie wiem, czy to jest, czy tak po prostu się to robi. Drzwi są zamknięte, zaraz będą otwarte. I cyk, już są otwarte. Cześć, kolego. I na razie, kolego. Coś masz? Wezmę pieniądze. Więcej na razie nie uniosę, tak czy inaczej. Ktoś tu jeszcze się ostał? Jest tu jakiś cwaniak, cytując klasyka? Jest tu jeszcze jeden strażnik, a nawet dwóch. Zapytaj zarządcę albo Ortiego. Nie zapytam, bo nie żyją. Ale jak chcesz, to ty zaraz z nimi będziesz mógł pogadać w zaświatach. Okej, ja sobie te wszystkie rzeczy poprzenoszę do samochodu, tak żebym zebrał z nich całego luta już po odcinku, żeby nie biegać teraz z tym. A teraz spróbujmy uwolnić tych niewolników. Zobaczymy, czy to w ogóle jest możliwe. Jeszcze mi się steampunk zwrócił. No tu sobie zrobię sobie, o właśnie, punkty doświadczenia za otwarcie drzwi. I jeszcze sobie zrobię punkty doświadczenia za leczenie. Cyk, raz. Cyk, dwa. A nie. Nie, nie udało się. Nie udało się. Okej, okay, udało się. Udało się. Nie jestem zbyt zmęczony, okej. Okay. No dobrze, zapisujemy zatem grę. Decyzja podjęta dość spontanicznie. Niewolnika, chcę tu zostać. Jesteś wolny. A to mi nowina. Hej, słyszeliście to? Dawajcie, chłopaki, jesteśmy wolni. Pospiesz się. No o, no i super, właśnie o to chodziło. Wynosić mi się stąd. Dlaczego nie uciekacie? Wasze klatki są otwarte. Gdzie mam teraz iść? Przecież nie mam domu. Dziękuję ci za to, co zrobiłeś, ale oni zapewniali nam pracę, jedzenie i wodę, a teraz jestem zdany sam na siebie. Jesteś kretynem, jeżeli myślisz, że nam pomogłeś. Nie spodziewałem się takiej reakcji. Przynajmniej większość z was jest zadowolona. No, wszystkich zadowolić nie można. No, gość ma trochę racji, nie? No, ale... Część, dobrze, dobrze, Szymon prawi, część jest zadowolona, to musi nam wystarczyć. Rozpierzchli się we wszystkie strony. Okej, okay, zobaczmy jeszcze co tutaj, aha, to na dole to był ten ring tylko, okej, okay, dobra. Pobiegli wesoło. No dobrze. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że... O, groby tu są. To jeszcze zobaczmy te groby. Czasem niezłe są te. Drzwi od siłowni zostały zniszczone. Dobra. To się za... Dopiero się nie dowiemy. Myślałem, że będą... O, jednak są. Napis na krzyżu nagrobnym głosi. Chris Barry. Nieczęsto się widzi takich głąbów. Potrafił spasować, gdy miał trzy asy. Johnny Zero Helmut. Grał, dopóki nie przegrał nerki. Branson Phil. To był piękny wieczór w miłym towarzystwie. Dostałem 8 łapówek i zawał serca. Mordecai Ungar. Światła Vegas go przyciągnęły i zrujnowały jego życie.
Ten grób nie ma opisu żadnego. No dobrze. Okej, okay, moi drodzy. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek i mam nadzieję, że wam się podobało, niezależnie od tej spontanicznej decyzji, którą tutaj podjąłem. Ale chyba będziecie w niej razem ze mną. Jeśli wam się podobało, to oczywiście sprawi mi niebywałą przyjemność, jeżeli zdecydujecie się zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Do sekcji komentarzy zapraszać was nie muszę, ale i tak to robię. Ona jest zawsze pełna tych falautowych świrków, których mamy tutaj w naszym małym community. Także zapraszam, zapraszam. Gdybyście chcieli wesprzeć mój kanał, to gorąco zachęcam do jego subskrypcji. Jest to doskonała forma wsparcia. Pomaga mi, pomaga mojemu kanałowi rosnąć, a wam nie przegapić żadnego kolejnego odcinka, który wypuszczę. Dodatkowo zapraszam na mój kanał Discorda. Link jest w opisie tego filmu. Zachęcam, zachęcam. Tam kilka osób aktywnie sobie dyskutuje na temat bieżących serii na moim kanale YouTube. A poza tym to chyba wszystko. No i co? Żegnam się już. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.